kolejnej części połączymy oba rodzaje uderzeń. Będziemy już miały w związku z tym bazę do tworzenia jakichś schematów, melodii. Ale zanim przejdziemy do melodii, nauczmy się łączyć te dwa rodzaje uderzeń. Przypominam, całe stopy, uderzenia całymi stopami i uderzenia obcasami. Przy czym nie odrywamy śródstopia od podłogi. Dobrze. Zróbmy następujący schemat. Cztery uderzenia całymi stopami. Raz, dwa, trzy, cztery i teraz obcasy. Obcas, obcas, obcas. Wolne tempo, cały czas tak. Prawa, cała stopa, i obcas. Obcas, 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 obcas. Pod kątem, tak? Czyli mamy ósemkę złożoną z pierwszej czwórki z uderzeń całymi stopami, a druga czwórka uderzenia obcasami. Próbujemy. Cała, 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 cała. Obcasy. Obcas, obcas, obcas. I znowuż całości. Cała stopa, cała lewa, cała prawa, cała lewa. Obcas prawy, obcas lewy, obcas prawy, obcas lewy. Już mamy jakąś melodię. Trzy, cztery, obcas, obcas, obcas i całości. Cała, 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 obcas, 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 obcas. Cała stopa, cała stopa, cała stopa, cała stopa, obcas, 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 obcas. Cała, 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 obcas. Niepotrzebnie wprowadziłam klaskanie. Dobrze, dobrze. Troszeczkę tym stepem rozpędzimy się. Tak, próbując, znając schemat wolny, troszeczkę będziemy przyspieszać. Próbujemy, zaczynając od tempa wolnego. Cała, 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 obcas, obcas, ob. Troszkę przyspieszamy. Cała, 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 obcas, 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 obcas. Cała, 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 obcas, 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 obcas. Cała, 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 obcas, 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 obcas. Cała, 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 cała. Obcas, 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 obcas. Cała, 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 cała. Prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawy, lewy, prawy, lewy. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawy, lewy. Prawa, lewa, prawa, lewa, lewa. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Dobrze. W następnej części to już będzie bardzo charakterystyczny step, często używany w tańcu flamenco. Skupmy się. Będziemy na przemian używać uderzeń całą stopą, jak i obcasami, ale rysunek będzie taki. Uderzenie prawą stopą całą. Całą. I ruszamy obcasem nogi lewej. Obcas. Obcas. Tak jest. Powtórzmy na razie te trzy uderzenia.
Cała stopa prawa, obcas lewy. Lewy, prawy. Tak jest. Kilka razy na nogę prawą zróbmy ten rysunek. Cała stopa, obcas lewy, obcas prawy. Cała stopa, lewy, prawy. Cała stopa, lewy, prawy. Cała stopa, lewy, prawy. Bardzo dobrze. Jeszcze raz. Cała stopa, lewy, obcas, prawy. Są trzy uderzenia. Cała stopa, lewy, prawy. Cała, lewy, prawy. Cała, lewy, prawy. Do przodu. Cała, lewy, prawy. Cała, lewy, prawy. Cała, lewy, prawy. Cała, lewy, prawy. Pięknie. Spróbujemy ten sam rysunek powtórzyć na nogę lewą. Czyli zaczynamy od uderzenia całą stopą nogi lewej. Cała, obcas prawy, obcas lewy. Tak jest. Myślimy o tym, że robimy step na lewą nogę. Czyli uderzenia całości są na nogę lewą. Lewa, obcas prawy, obcas lewy. Lewa, prawy, lewy. Są trzy uderzenia. Cała stopa, obcas, obcas.